Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy troszeczkę poważniejszy temat, dla mnie osobiście niespecjalnie przyjemny, bo porozmawiamy sobie o dokuczaniu w szkole. Jakoś w 2015 nagrałam filmik ogólnie a propos szkoły, jakie wtedy były takie topowe tematy. I tam pamiętam, że wspominałam troszeczkę o grupkach, które się tworzą w szkole, o elitach. Dzisiaj chciałam się skupić na bardzo istotnym temacie a propos właśnie dokuczania i wyśmiewania w szkole, co ja przeszłam i co polecam Wam, co chciałabym wiedzieć, co chciałabym usłyszeć, będąc w szkole wyśmiewaną. Jeśli oglądasz ten filmik i masz taki gorszy okres w szkole, że jesteś wyśmiewana, wyśmiewany, poniżana, poniżany, to mam nadzieję, że ten filmik coś tam Ci pomoże i chociaż na chwilę poczujesz się lepiej. Mam taką nadzieję. Chciałabym zacząć od swoich własnych doświadczeń, od mojej historii, jeśli chodzi o czasy szkolne, bo rzadko o tym opowiadam gdziekolwiek, a wydaje mi się, że chciałabym w końcu to z siebie wyrzucić. Zacznijmy może od podstawówki. Wszyscy byliśmy wtedy dziećmi, więc nie znaliśmy wielkich słów i śmialiśmy się przede wszystkim z wyglądu, czy tam z tego, że ktoś ma mało pieniędzy, nie ma fajnych zabawek, nie ma fajnych zeszytów, tylko wszystko jest takie najtańsze, jak może być. Ja byłam z takiej, no, można powiedzieć, takiej bogatszej rodziny. Stać mnie było w sumie na wszystko, moich rodziców było stać na wszystko, miałam wszystko najpiękniejsze, najlepsze i najdroższe. Niestety wyglądem nie dorównywałam, więc śmiano się ze mnie, że jestem brzydka, że mam pryszcze, włosy na rękach i na nogach, tak. Z czym nam się przede wszystkim kojarzy podstawówka? Z pierwszymi miłościami, zakochaniami, wzlotami, upadkami. Właśnie pamiętam, że bardzo często, jeżeli się w kimś tam zakochałaś i tam starałaś temu chłopakowi to pokazać, że jesteś w nim zakochana, tam starałaś się mu tam to przekazać jakoś swoimi tam działaniami, czy tam liściki się wysyłało, no to jak trafiło coś takiego do ludzi z klasy, to byłaś w sumie w centrum uwagi i nie zawsze w pozytywnym sensie, tylko byłaś właśnie wyśmiewana, czy tam wyśmiewany, że Jezu, zakochałaś się, coś tam. W dobrym sensie pamiętam, nie było to takie, że się tym jakoś przejmowałam, bo jednak miłość w podstawówce była w sumie na topie. Pamiętam, że przyjaciółki były jakieś tam pierwsze przyjaźnie w tej podstawówce, ale niestety nie na całe życie. Pamiętam, że w ciągu tych 6 lat miałam strasznie dużo różnych koleżanek w klasie. Pamiętam, że one się tak zmieniały cyklicznie, ale niestety no, do dzisiejszego dnia nie utrzymuję kontaktu z żadną dziewczyną, ani chłopakiem z podstawówki. Trochę smutne. Także jak widzicie, w tej podstawówce troszeczkę było takiego wyśmiewania, wyglądu, tych zakochań, tak. Przyjaciółki były jako takie. Niektórzy mają przyjaźnie takie z podstawówki do dzisiaj, którym zazdroszczę na maksa. Ale nie potrafię źle wspominać podstawówki. Podstawówka, pomimo tego, że miała takie średnie momenty, to jednak nie potrafię źle jej wspominać. Bardzo fajnie wspominam podstawówkę. Gimnazjum to był mój najgorszy okres w życiu, bez zastanowienia. Ciekawe jest to, że już nie było tylko śmianie się z wyglądu. Wiadomo, śmiano się ze mnie, że jestem brzydka, że jestem opryszczona, że noszę obciachowe ciuchy, bo wszyscy wtedy nosili fajne ciuchy. Doszło do tego wszystkiego obśmiewanie się z zainteresowań. Z muzyki, jakiej słuchasz, co oglądasz, czy tam na przykład czegoś się uczysz. Wszystko było brane pod lupę i wyśmiewane. Pamiętam, że w gimnazjum byłam pojmowana jako nieudacznik, który nic nie potrafi. W sensie w żadnym przedmiocie nie byłam dobra. Nie chodziłam na żadne tańce, nie umiałam praktycznie nic. Pamiętam, że rysowałam te mangi i uczyłam się tego japońskiego tak gdzieś tam poniekąd. Pamiętam, że piosenki też jeszcze wtedy pisałam i to opowiadania. I każde moje zainteresowanie było niestety wyśmiewane. Czyli wiadomo, były zainteresowania, które były cool, które były fajne, z których można było być dumnym. I była taka Kinga, która cokolwiek by nie robiła, to wszystko jest B, jest dziwne i w ogóle cringe'owe. Nie miałam w ogóle przyjaciół przez całe gimnazjum praktycznie. Nie miałam przyjaciół. Zawsze byłam sama.
I właśnie jak ktoś już podbijał i chciał się coś tam popytać, coś tam, co tam robisz, co tam rysujesz, co tam słuchasz, co tam u ciebie, to zawsze to właśnie było po to, żeby się ze mnie pośmiać, żeby potem to przekazać swoim koleżankom, kurde, co taki Inga znowu tam wymyśliła. Pamiętam, że jedną przyjaciółkę miałam, nazywa się Miriam, ale to już była trzecia klasa gimnazjum i do dzisiaj nie mamy kontaktu ze sobą. Ale pamiętam, że była fajna dziewczyna. Podsumowując, z gimnazjum poznałam samych złych ludzi i jest mi w chuj przykro, że ludzie nie potrafili znaleźć sobie choć krzty litości w stosunku do mnie, że byłam aż tak beznadziejną osobą, że nie zasługiwałam na szczerość i kurde, na przyjaźń. Przechodzimy do czegoś weselszego, bo się zaraz normalnie poskładam psychicznie. Liceum, słuchajcie. Liceum to wydaje mi się, że to już była kompletnie inna bajka. Wydaje mi się, że to była kwestia tego, że jak przyszłam do liceum, tam na to pierwsze spotkanie z klasą, to już miałam zupełnie inne podejście do życia. Pamiętam, że już wtedy słuchałam to Big Damera, że już byłam troszeczkę taka, powiedzmy, bardziej otwarta, już nie byłam taka sierotka Marysia. Weszłam do liceum z kompletnie innym podejściem, takim bardziej otwartym, byłam bardziej uśmiechnięta, taka na lajciku, tam się przedstawiłam, podeszłam do każdego i wydaje mi się, że ludzie wtedy zrozumieli, że o, okej, ona jest całkiem spoko. W liceum były owszem fałszywe osoby, takie grupki, które to czasami nie wiadomo o co im chodzi, tak nakręcały niektóre dramy, ale już w liceum powstały pierwsze przyjaźnie dla całe życie dla mnie. Mamy Julę, mamy Julkę, tak. Wydaje mi się, że to się utrzyma na długie lata, mam taką nadzieję. Ale w sumie wam powiem, że nie tylko z Julką i Julą mam dobre kontakty, tylko też na przykład jak się spotka z chłopakami z klasy, którzy z nami chodzili, czy jakieś tam poszczególne dziewczyny z klasy, jak się gdzieś tam spotka albo w internecie się gdzieś tam zetkniemy, to zawsze jest jakaś taka fajna konwersacja. Inną mocną stroną, mianowicie język angielski. Zaczęłam się bardzo dobrze uczyć, miałam dobre oceny, byłam bardzo aktywna na zajęciach. Wydaje mi się, że angielski był takim moim mocnym konikiem, na którym mogłam polegać, więc już jakiś tam, wiadomo, szacunek, już tam wiadomo, no Kinga, angielski, no to tam mówiłam bardzo dużo, miałam dobry akcent, wiadomo, ten Big Time Rush, przecież oglądałam jakieś tam wywiady, wszystko tam czytałam, jakieś artykuły, że wydaje mi się, że byłam bardzo do przodu i ludzie też to widzieli. Liceum było naprawdę spoko, wiecie co, już było zero tych takich wyśmiewek z wyglądu, powiedzmy, jak już było jakieś wyśmiewanie takie konkretne, to w określonej pojedynczej grupce, czyli powiedzmy dwie, trzy osoby, ewentualnie coś tam hi hi hi, ha ha ha. Też wiadomo, w liceum miłość była. Chyba dwie były. W sumie było śmieszne, muszę powiedzieć. Było śmiesznie, bo już była Julka, była Jula i z nimi się tam chodziło korytarzami i tak. Inaczej już było. Było już inaczej, bo były te przyjaciółki i miałam te pasje już takie bardziej rozwinięte, widziałam, na czym mi zależy. Teraz chciałabym przejść do kolejnego punktu tego filmiku, który jest skierowany konkretnie do was. Do ludzi, do osób, które są wyśmiewane, poniżane w szkole. Mam tutaj dla was parę takich rad, które chciałabym usłyszeć, które chciałabym dostać w czasach szkolnych. Nie pokazywać swoich słabości. Wiem, że to może być cholernie trudne. To się tak fajnie mówi, ale nie możecie pokazywać, że boli was to, co ludzie o was mówią, to, co wam robią. Nie możecie pokazywać, że to was zabija od środka, bo jeżeli to będziecie pokazywać i będziecie coraz bardziej tacy skuleni, przerażeni, to oni będą coraz bardziej na was nacierać i to się nigdy nie skończy. Następna rzecz, nie odpuszczajcie marzeń. Nie pozbywajcie się tam czegoś, co robicie, czyli na przykład opowiadania, czy jakichś rysunków, czy przede wszystkim części siebie, jakieś części charakteru. Nie pozbywajcie się części siebie, nie pozbywajcie się tego, co wam sprawia radość, bo potem będziecie żałować. Pousuwałam większość swoich opowiadań, czego teraz niesamowicie żałuję, bo wydaje mi się, że to nie było aż takie złe. I bardzo bym chciała wrócić do tych wspomnień, na przykład nie mogę. Przyjaźń nadejdzie z czasem. Kiedyś nadejdzie ta odpowiednia osoba i ty to na pewno poczujesz. To na stówę od razu poczujesz, przejdzie cię prąd i pomyślisz sobie, o tak, to jest to. Osoba,
przy której poczułam właśnie coś takiego, są przy mnie cały czas, czyli właśnie Jula i Julka. One zostały do dzisiejszego dnia i ja to od początku czułam, na pierwszym spotkaniu już wiedziałam, że to będzie to. Co robi taka odpowiednia osoba, taka przyjaźń, która będzie do końca życia z tobą? Przede wszystkim nie ocenia twojego wyglądu, nie ocenia twoich zainteresowań. Ona będzie mówiła, że jesteś piękna, że cię akceptuje, że akceptuje to, co robisz, że jej się podoba to, co robisz, ją interesuje to, co robisz, że będzie cię wspierać i przede wszystkim, słuchajcie, będzie ostrzegać przed niebezpieczeństwem, czyli na przykład nie rób tego, nie spotykaj się z tym gościem, nie idź do tego klubu. Co istotne, doświadczenia nas wzmacniają. To, co my przechodzimy w czasach szkolnych, kształtuje nasz charakter, kształtuje to, kim się staniemy za parę tam powiedzmy lat. Każdy ma prawo do szacunku. Nie dajcie sobą pomiatać, bo każdy z nas zasługuje na ten szacunek. Każdy z nas zasługuje na spokój i na to, że nieważne co my robimy, to powinno być nasze, a nie ludzi do wyśmiewania. Każdy z nas ma jakąś tam swoją wartość. Większą lub mniejszą, ale każdy z nas ma swoją wartość i każdy z nas powinien ją znać. I to jest bardzo istotne, żeby osoby najbliższe przypominały nam o tym, że mamy swoją wartość, że jesteśmy ważni, że nie możemy się poddawać. Muszą być osoby w naszym życiu, które nam to powiedzą, bo sami czasami nie potrafimy z tego sobie zdać sprawę. Podnieś się i pokaż im. To jest dla mnie bardzo istotna rada. Jeżeli ja bym ją usłyszała, to wydaje mi się, że byłoby mi o wiele łatwiej. Mianowicie, jeżeli w tym momencie jesteś poniżany, poniżana, to musisz z tyłu głowy pamiętać, że to nie zawsze tak będzie, że nie do końca życia będziesz poniżany, poniżana. W pewnym momencie nadejdzie taki czas, że pokażesz wszystkim tym żmijom, tym normalnie skurczysynom, że jednak potrafisz, że jednak masz jakiś talent, że na przykład staniesz się piękniejsza, będziesz lśniła urodą, albo na przykład będziesz miała tak super pasję i będzie ci tak dobrze szło, że wszystkim im w pięty pójdzie. To ty jesteś swoją własną siłą. Rodzice i nauczyciele nie zawsze są w stanie pomóc, znamy tą historię, znamy bardzo dobrze. Pójdziemy do rodzica, powiemy: mamo, mamo, on się ze mnie wyśmiewa, on mnie popycha. Co zrobi rodzic? Pójdzie do szkoły, zrobi rozpierdziel, a potem będzie tylko gorzej. Zaś pójdziemy do nauczyciela, powiemy: proszę pani, on mnie wyśmiewa, on mnie popycha, on coś tam na mnie rozlał. Nauczycielka co powie? Ale co ja ci zrobię? Ale może starsza siostra, starszy brat. Ja jestem najstarszą siostrą, mam młodszego brata i siostrę i ostatnimi czasy zauważyłam, że uwielbiam pomagać im, wspierać ich. Pytam się, czy coś tam wszystko w szkole w porządku, czy sobie radzicie z nauką. Potrafią dać jakąś tam radę z życia, coś co przeżyli już, bo wiadomo, starszy brat, starsza siostra już coś tam mają na koncie, jakieś tam doświadczenia nieprzyjemne. Jeżeli nie masz starszej siostry, starszego brata, to mi bardzo przykro, ale niestety jesteś sam z tym. I tylko ty sam możesz tym wszystkim pomóc, nie rodzic, nie nauczyciel, tylko ty. Kolejna rada, o której sobie teraz w sumie przypomniałam, bo ja tutaj nie mam scenariuszu. Nie zawsze internet jest złym miejscem. Internet to jest wspaniałe narzędzie, tylko musisz potrafić go używać. Ja w gimnazjum, w realnym życiu nie miałam przyjaciółki. W internecie poznałam bardzo dużo miłych osób, z niektórymi mam do dzisiaj kontakt. Już gimnazjum pomogła mi przejść Kate, moja internetowa najlepsza przyjaciółka, którą już znacie. Gdyby nie ona, to nie przeszłabym gimnazjum. Nawet nie, czym tam usiedziała w tej... Nie, pewnie nie. I ostatnia rada, bardzo też istotna. Trzymaj się mocno pasji. Trzymaj się mocno tego, co kochasz. Czy to jest jakieś pisanie piosenek, pisanie wierszy, pisanie opowiadań, rysowanie na czymś, granie w gry. To one utrzymują cię na powierzchni, to one pomogą ci przejść przez ten cholernie ciężki czas. Mnie w gimnazjum uratowało Big Time Rush, mój ukochany zespół. Uratowała mnie Kate, moja najlepsza internetowa przyjaciółka. Pisanie opowiadań, słuchanie muzyki. Dla mnie to były rzeczy, które mi pomogły przejść. I wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś tam ma taką małą rzecz, która pomoże wam dojść do końca tego piekła. Podsumowanie, słuchajcie. Swoje już przeszłam, teraz jestem tutaj. Fałszywych ludzi mam na szczęście daleko za sobą.
czuję się osobiście silniejsza, mam wszystko w sumie, czego chciałam. Mam zdrowie, mam rodzinę, mam bardzo przystojnego i eleganckiego męża. Pasje, którym się oddaję od jakiegoś tam czasu, które mogą mnie zaprowadzić gdzieś dalej. Mam fantastycznych przyjaciół, przyjaciółki. Kurczę, czuję się super. Powiem wam, że patrząc na to, jak było w czasach szkolnych, to teraz jestem z siebie dumna. Nie wstydzę się tego, kim byłam w szkole, ani trochę, ale ja się tylko tak zastanawiam, czy osoby, które mnie wyśmiewały i rzucały we mnie błotem, teraz się tego nie wstydzą. Bardzo mi przykro, że tak wielu z was musi przechodzić to samo piekło, co ja, bo wyśmiewanie i wytykanie palcem to zostanie już chyba na wieki wieków. Mam nadzieję, że pewnego dnia karma wróci do tych złych ludzi, a wy znajdziecie w sobie siłę, znajdziecie pasję, znajdziecie najlepszych przyjaciół, którzy pomogą wam przejść przez to, ale przede wszystkim znajdziecie swoją własną siłę, która was wyciągnie z tego i będziecie w stanie zakończyć ten straszny okres w waszym życiu. Tego wam życzę. Życzę wam też, żebyście wpadli na mojego Instagrama, bo jest tam Big Temraż, lata 30, mam fajnego pieska, czytam dużo książek. Mam nadzieję, że dacie follow, zerkniecie, dacie jakiegoś tam lajka. To by było tyle na ten filmik. Mam nadzieję, że zostawcie kciuki w górę, komentarz, subskrypcję. Nie poddawajcie się, będzie gites i kurczę, głowa do góry. Przede wszystkim głowa do góry. Trzymajcie się ciepło i na razie!